Witam serdecznie w kolejnym odcinku Piłkarskiego Studia. Moim gościem był Michał Bajdur. Troszkę porozmawialiśmy o jego przeszłości, o jego początkach. No, rodzice mi mówią, że zawsze ja tam z piłką, że ja innych zabawek nie miałem, tylko zawsze piłka, 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 że wszystkie moje zabawki to piłka. Ja chodziłem spać z piłką nawet. Wysłał kilka zdjęć, więc będzie na pewno bardzo ciekawie, wiele atrakcji. Się rozumiemy z Grześkiem i z Rafałem, trzymamy się też poza boiskiem, no i naprawdę jest bardzo fajna atmosferka. Kilka słów o Legii Warszawa, także o przyjściu do Pogoni Siedlce, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Więcej mój gość. Na pierwszym turnieju na Słowację zabrałem Legię i zostałem królem strzelców. Był przede wszystkim najlepszy zawodnik, z jakim miałem przyjemność trenować, bo wtedy byłem na obozie z pierwszą drużyną Legii. Naprawdę teraz wszystko się układa, no atmosfera w klubie jest zdecydowanie teraz inna, no wszyscy trochę odetchnęli i naprawdę musimy jechać tak dalej. Cześć, tu Michał Bajdur. Zapraszam wszystkich do obejrzenia kolejnego odcinka Piłkarskiego Studia. Będzie kilka ciekawych historii. Zapraszam.